Cześć. Cześć. Przed Państwem Marietta Fieder. No dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Już jutro święta. Czy choinka gotowa? Oczywiście, choinka już gotowa dawno. Ja akurat późno w nocy przyjechałam do rodziców, tutaj do domu rodzinnego na Śląsk, także w domu było wszystko gotowe u siebie w Warszawie, ale to przynajmniej czysto zostawiłam, jak będzie się wracać po nowym roku, to do przyjemnego mieszkania. Do czystego. Dokładnie. Powiedz mi, Marieta, czym dla Ciebie są święta Bożego Narodzenia? Wiesz co, ja naprawdę jakby tak kilka lat wstecz się cofnąć, to dla mnie święta, ja byłam taką trochę czarną owcą, że okej, święta, dzień jak co dzień, podchodziłam do tego kolacja i tyle. A wydaje mi się, że z biegiem czasu człowiek bardziej docenia takie rzeczy, takie chwile. I teraz podchodzę do tego mega rodzinnie. Oczywiście jesteśmy przygotowane na różne gry planszowe, tradycje, ale oczywiście uważam, że też lepiej w tą stronę skromniejszą, żeby nic się nie marnowało. My mamy bardzo małą wigilię, 5 osób, także legalną. Bardzo się cieszę, to jest taki czas, gdzie naprawdę każdy może trochę odsapnąć z rzeczywistości, spędzić czas ze sobą, z ludźmi najważniejszymi, którymi się kocha i dla niektórych po prostu się nie ma czasu tak często w życiu codziennych, w obowiązkach. Także bardzo doceniam ten czas i cały tutaj spędzam na Śląsku, także bardzo się cieszę z tego powodu. No właśnie, mówisz, że spędzasz na Śląsku. Różnią się święta na Śląsku tak jak w Warszawie, czy nie ma różnic? Wiesz co, jedyne co to święta wielkanocne spędzałam ze znajomymi, z siostrą, ale wiadomo, wtedy była podobna sytuacja, jaką mamy teraz, ale wydaje mi się, że też wszyscy byliśmy bardziej przestraszeni tą falą wywołaną przez media i też człowiek troszkę inaczej myślał niż teraz, więc no cieszę się, że jestem teraz tutaj i te święta są bardziej rodzinne niż były te wielkanocne. A co lubisz najbardziej podczas tych świąt? Wydaje mi się, że przede wszystkim ten czas spędzony razem, pyszne jedzenie, bo jakby bez tego by się nie dało. No i kolędowanie. Tylko niestety w tym roku jestem słabo dyspozycyjna, bo też mnie chorobsko pomęczyło dobry tydzień, ale już dochodzę do siebie, także myślę, że jutro już powinno być o wiele, wiele lepiej i dam radę. Dzisiaj pokażesz, jak twój głos brzmi cudownie, więc jutro to jeszcze bardziej. Ale się postaram. Prezenty już wszystkie kupione? Okularki, kurde, ja tak samo się... No świąteczne. Prezenty kupione i w tym roku też poszalałam strasznie, ale właśnie też planuję odwiedzić gdzieś tam na raty właśnie rodzinę w sąsiednich tutaj miastach. Także dużo dzieciaków, więc dobra, ciocia Marietta gdzieś tam zaopatrzyła się, wydaje mi się, w trafione prezenty. Do każdego podeszłam mega indywidualnie, także jedną torbę, którą przywiozłam tutaj na Śląsk, to jest torba z prezentami. Także wszystko dzisiaj jeszcze byłam po ostatnie rzeczy i zapakowane, przygotowane, czekają na jutro, także wszystko gotowe. No właśnie, dzisiaj będąc w galeriach handlowych, mogłaś poczuć, że jest epidemia, czy jednak nie? No źle, myślałam, że będzie gorzej. Parkingi faktycznie troszkę zawalone, ale w środku gdzieś tam wiadomo pilnują. Każdy musi swój koszyczek wziąć w sklepie, tam te odstępy trzymać. Także no, widok ten sam prawie od roku, masek i gdzieś tam rękawiczek, także chyba dla nikogo już to nie jest dziwne, więc w centrum handlowym jak wszędzie indziej. A powiedz mi, lubisz dostawać prezenty takie własnoręcznie robione, czy bardziej kupione? Ja generalnie bardziej też lubię dawać prezenty, zawsze jak ktoś się mnie też pyta, co bym chciała dostać, to raczej podaję takie praktyczne, które faktycznie mi się gdzieś tam przydadzą i wydaje mi się, że to też jest jakby w takcie, że lepiej dostać coś, co faktycznie użyjemy, niż potem, żeby się to kurzyło na półce. Super też jest sprawa taka własnoręczna, na przykład my z siostrą co roku robimy, pięknie robimy to w celofan, obwiązujemy, mamy na to życzenia i to taki dodatek jest do jakiegoś prezentu życzonego, także tak to wygląda. No to ciekawe jestem, co w tym roku dostaniesz. Też jestem ciekawa, chociaż jeden prezent już znany, siostra nie wytrzymała i zdradziła wcześniej. I to co takiego? Kurczę, właśnie bilety do Włoch na, na marzec, na tydzień czasu, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak czy sytuacja pozwoli lecieć. No. No właśnie, teraz wszystko może się do góry nogami odwrócić. Dokładnie. A pamiętasz taki prezent, który, z którego nie byłaś zadowolona? Raczej nie było takich prezentów. Ja zawsze mówię, że jestem na tyle szczera, że nawet gdzieś tam, jeżeli wśród rodziny coś by takiego się wydarzyło, to bym powiedziała, że rzeczywiście jestem wdzięczna, dziękuję, ale nie jest do końca trafione. Ale nie. A rózga się pojawiła kiedykolwiek? Rózga? Pamiętam, ale to
parę lat temu, to oczywiście było w formie żartu, bo moja rodzinka jest cała bardzo dowcipna, po kimś to mam. Tak, i pod choinką właśnie leżała taka rózga, ale oczywiście to był żarcik i tam później był wręczony normalny prezent. Potrawy sami przygotowujecie na tegoroczne święta, czy wspieracie polską gastronomię? W tym roku mama chyba tylko pierogi zamówiła, tak? A tak to wszystko robią właśnie dziewczyny w kuchni. A ty odpoczywasz. Mówię, że ja się do kuchni nie wpieczam, bo to nie jest moja najlepsza strona, wiesz? I jak chcą wszyscy, żeby było smacznie i naprawdę przepysznie, to ja właśnie pierniczki podekoruję, może jakieś ciasto ewentualnie, ale do takich tradycyjnych potraw, to ja mogę być koneserem, próbować smakoszem oceniać, czy cię wyszło dobrze. Otrzymujecie te tradycje rodzinne, takie od prababci, babci i przekazujecie sobie z pokolenia na pokolenie? Myślę, że niestety z roku na rok, jeżeli chodzi choćby o potrawy, to jest tego po prostu mniej, bo chyba 16, tak? Czy 14 potraw jest tradycyjnie? 12. 12, Jezu, ale w to nie słyszeliście tego. Także no na pewno tak obfitego stołu nie będzie. Raczej zawsze jest telefon wcześniej i mówimy sobie, na co mamy ochotę i co szykujemy. Też wiadomo, potem się troszkę tak rozjeżdżamy. Pierwszy dzień świąt gdzieś tam do kuzynek, potem gdzieś, ja mówię, każdy gdzieś narobi tego jedzenia, żeby nie przesadzać i też nie leżeć brzuchem do góry przez te święta, nie? No dokładnie. A twoja ulubiona potrawa? No chyba pierogi ruskie, klasycznie. Pierogi ruskie. No, ja mam pierogi robię z bryndzą w środku i z serkiem topionym i one są takie dziwne, że nie każdemu smakują, ale że ja lubię dziwne rzeczy, to są przepyszne. Coś jeszcze dziwnego się pojawia na stole? O nie, właśnie jedyne co to zawsze jest zawsze makowiec. Nie wiem czemu, ale ja tego ciasta na przykład średnio, chociaż dzisiaj nie powiem, makuleku zjadłam, tak? Ale nie wiem czemu zawsze u mnie wszyscy makowiec. Nieważne jakie święto to jest makowiec, to jest dla mnie takie ciasto bez wyrazu. No. Tak. Już niedługo też także Sylwester. Masz już plany wstępne na temat Sylwestra? Sylwestrem. Ja co roku praktycznie, rok do roku byłam w pracy w Sylwestra, zawsze jakieś zlecenia łapałam. W tamtym roku Sylwester był beznadziejny, spędzałam go sama w domu. Także w tym roku mam nadzieję, że chociaż jakąś skromną domówką u znajomych się skończy. No ale też zobaczymy, nie ma konkretnych planów. Nie ma miejsca tak naprawdę, żeby to zorganizować. Mieliśmy jakiś domek wynająć, nam też wiadomo, jaka jest sytuacja. Także wyjdzie w praniu, ale powiedziałam sobie, że nawet jak będziemy na kanapie, to trzeba się fajnie odstrzelić, przyszykować się, jakby faktycznie miało być hucznie i zabawowo. Przywitamy nowy rok i bądźmy w tej myśli, że będzie lepszy niż ten. Myślisz, że będzie lepszy? Sytuacja wskazuje na to, że na razie nie bardzo, ale no, trzeba być pozytywnie nastawionym i gdzieś tam no, troszkę się nakręcać, bym wręcz powiedziała, bo mówię, tyle gdzieś tam negatywnych emocji, bo nawet czy właśnie od znajomych, czy od ludzi, albo choćby nawet przebywając trochę czasu w social mediach, to mówię, kurczę, troszkę się uśmiechać i próbować przynajmniej się napędzić tą pozytywną energią, tam rzeczy, na które po prostu no, nie mamy wpływu. No. A złożyłaś już sobie życzenia z uczestnikami z programu Love Island? Myślę, że jutro będzie czas. Ja zawsze w Wigilię rozsyłam wszystkim życzenia. Kilka już życzeń dostałam. Z Oliwką też z Love Island wymieniłyśmy się pocztą. Otworzyłam też przepiękny prezent od niej z butiku, także było mi mega miło, że pamiętała. No tak, to pewnie jutro przyjdzie czas na życzenie. Ja też niestety nie jestem jakąś wylewną osobą w życzeniach, jakby na żywo gadam, nie mam z tym problemu, ale tak to ja po prostu wesołych świąt, do siego roku, copy, play i wysyłam. I załatwiona, odhaczona na karteczce. O nią pogadać oczywiście, ale tak, jak widzę jeszcze ile tego jest i jeszcze jak wszyscy szukają jakichś wierszyków, wymyślnych, jak tak sobie myślałam potem, szczerze, kto czyta te wierszyki, nie? I później kopiuj, wklej, kolejna tak. Osoba ma. I dostajesz ten sam wierszyk po jakimś 10. razie. Dokładnie tak. Rozmawiamy z Marietą Fiedor, jeśli macie do niej jakieś pytania, to zachęcam. A na koniec rozmowy Marietta przygotowała dla Was niespodziankę. Jak coś tam pośpiewamy, tak? Kreacja już przygotowana na Sylwestra? Tak, nawet mam wybór w tym roku, bo mam 3 sylwestrowe kiecki. Ale w tym roku idziemy w róż. Dosyć odważnie i dodatki srebrne, także przyszykowane.
Ja, oczywiście moja siostra się śmiała, że no, nawet jak nigdzie nie wyjdziemy, to przynajmniej zrobisz ładne zdjęcie na Instagramie, to dokładnie tak. I są plusy tego. Dokładnie. Wyjść nie będziesz mogła, ponieważ jest zakaz przemieszczenia. Co na to sądzisz? Dobry pomysł, czy jednak ludzie i tak będą wychodzić? Trzeba się wcześniej przemieścić. Myślę, że tak to będzie wyglądać. Kurczę, takie chore zasady, tym bardziej naprawdę myślę, że każdy Polak potrafi się mówić, jakoś to się wszystko obejdzie. Ja mówię też, wiadomo, trzeba myśleć trochę rozsądnie, bo też nie jestem tym bardziej teraz w takim okresie, że faktycznie gdzieś tam mówię, no sama po prostu byłam przeziębiona, ale no jest taki okres, że no chorujemy, czy grypy, czy inne rzeczy, ale jednak organizm jest trochę osłabiony. Ja też nie ma co szaleć, nie? Mówię, jakieś duże imprezy, tylko wśród najbliższych faktycznie jakąś domówkę sobie zorganizować, nie widzę z tym nic złego, ale faktycznie no, trzeba z głową do tego podchodzić wszystkiego. Ani w jedną stronę nie wariować, ani w drugą. Dokładnie tak. Już w pierwszy, drugi dzień świąt mają ruszyć szczepienia. Czy myślałaś już nad tym, czy jeśli będziesz mogła, to zaszczepisz się? Nie, raczej jestem osobą przeciwną szczepionką. No. Boisz się skutków ubocznych, czy ogólnie boisz się tej szczepionki? Że boję się igieł do rad. A dwa, no po prostu twierdzę, że nie jest on na tyle sprawdzony i faktycznie, no po latach nie wiadomo, jakie mogą być skutki uboczne tej szczepionki. No ale też zobaczymy, jakie będą mieć osoby przywileje, które się tak zaszczepią, tak? Także mówię, nie mówię tak, nie mówię nie, a dzień dzisiejszy no bardziej jestem po stronie, że nie szczepię, nie szczepię się. Już masz jakieś postanowienia noworoczne? Co roku to samo postanowienie. Kilka kilo, ale to jakby sinusoida. Raz do góry, raz na dół. Ja na tym nie potrafię do końca zapanować. Więc ja się śmieję, że co roku jest to samo postanowienie, ale drugie już troszkę wcześniej wdrążyłam. Nie jest to może jakiś super okres czasu, ale długo, długo paliłam elektronicznego papierosa i stwierdziłam, że muszę to rzucić już totalnie. No i już tak ponad 2 tygodnie wytrzymuję, także mam nadzieję, że to będzie taki plus, że nowy rok to pociągnie za sobą i już nie będę widzieć tego dziadostwa nigdy więcej. No, to dobre postanowienie. Tak. Tutaj zobaczymy, czy pojawiają się jakieś pytania. Tutaj pozdrawiają cię twoi fani. Pozdrawiam. Pytanie od fanki, czy masz TikToka? Mam TikToka, ale ja nie jestem TikTokerką. Zawsze mówię, że to trzeba lubić, żeby tam się w ogóle udzielać, nagrywać. I ja nie wiem, jak to wszyscy robią, że po prostu popatrzą sobie na jakiś układ, 2-3 minuty i potrafią to zatańczyć. Ja 2,5 godziny... Szacun. Twierdzę, że wyglądam jak jedno wielkie drewno i usuwam wszystko. Więc generalnie nie jest to aplikacja totalnie dla mnie. Ostatnio gdzieś tam troszkę... pośpiewałam sobie, to gdzieś takie rzeczy malutkie wrzucam, teraz też zmieniłam telefon, więc myślę, że jakoś będzie fajniejsze, więc może się otworzę na coś więcej, ale no raczej i Instagram team, no. Bardziej Instagram wolisz, tak? Dokładnie. A masz jakieś już swoje takie plany z karierą związane? Może jakiś program w kolejnym cię zobaczymy? Program, ja tak zawsze mówię, że no, to jest taka bardziej, myślę, 2-3 lata dać sobie jeszcze na to. Oczywiście, jeżeli dalej program będzie emitowany. Bardzo bym chciała wziąć udział w Twoja twarz brzmi znajomo w Polsacie. Myślę, że to jest mega rozwijający program i pod względem wokalnym, i pod względem... I to jest takie moje małe marzenie i mam nadzieję, że kiedyś to się uda. Ja też na razie mówię, cały czas się uczę, widzę postępy, także to jest najważniejsze, a fajnie byłoby reprezentować sobą już jakiś poziom, żeby wziąć udział w castingach i spróbować swoich sił. A jaką byś chciała najbardziej odegrać postać? Jaką bym chciała odegrać postać? Nie wiem czemu, ale pierwsze co mi przyszło na myśl, to było dlatego, że właśnie ostatnio zaginęłam na TikToku trochę i stare piosenki Anny Jancer mi wyskoczyły. O, proszę. Klasykę idziemy. Tak, klasykę. No, z takich rozrywkowych, mega charakterystycznych postaci to oczywiście Dodę bym chciała odegrać. To było wyzwanie roku. To może tutaj pokażesz kawałek Dody. Nie, to już wszyscy słyszeli, na Love Island był kawałeczek i później darcie zawsze moje na każdą karaoke, to jest też taki klasyk, także myślę, że oszczędzimy tego słuchaczu. Tutaj pytanie, kiedy trzecia edycja Love Island? Właśnie, wiem.
I jestem w szoku, bo już na wiosnę i castingi już ruszyły. Z tego też tam moi znajomi gdzieś tam mi piszą, że też się pozgłaszali na castingi, także trzymam za nich mocno kciuki. W ogóle fajnie się ogląda, jak się kogoś też kojarzy. To jest całkowicie inna bajka wtedy. Także zachęcam Was, bierzcie udział, bo dużo się może zmienić i mówić, kochać i w ogóle super, super sprawa. Nie żałujesz, że wzięłaś udział? Oczywiście, że nie żałuję, bo też dużo drzwi się gdzieś tam pootwierało, program dał takiego też kopa do działania większego i też przede wszystkim zrozumienia, że ten cały tak zwany show biznes i jakieś media, to też są naprawdę normalni ludzie i tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim towarzystwie przebywamy i jak wiemy, jakimi jesteśmy osobami i wiemy, jaką tam drogą chcemy podążać, to się nie ma czego obawiać, trzeba mieć, zawsze mówię, głowę na karku, podejmować rozsądne decyzje, no i uważać gdzieś tam na jakieś pokusy i jeżeli człowiek jakby jest konsekwentny w działaniu, to nie ma się czego bać, a naprawdę program może dużo zmienić. My też mamy takie czasy, a nie inne. Gdzieś tam z biegiem czasu też patrzę troszkę inaczej na to wszystko. I tak zawsze mówię też osobom, nawet jak macie jakieś marzenia i chcecie gdzieś tam po prostu się pokazać, to jak najbardziej taki program daje takie możliwości. Tylko zawsze mówię, że trzeba to robić wszystko z głową, żeby nie robić krzywdy przy tym innym osobom. Nie? Więc jeżeli to jest faktycznie program o miłości, bo też tak jest, żeby mieć też na uwadze to, że faktycznie można zaprzeczać, mówić, że się idzie tylko po dobrą zabawę, a różnie to się może tam ułożyć. A twoje 3 złote rady na wygranie castingu? To właśnie też często odczytuję takie wiadomości gdzieś tam od dziewczyn, nawet od chłopaków się zdarzyło w skrzynce odbiorczej, bo się Maryta, co zrobić? Nie wiem, zostałam zaproszona na casting. Ja mówię, no co ja wam mogę powiedzieć? Zadadzą wam kilka pytań. No to już... Wy odpowiadacie i musicie być sobą i jakoś przyciągnąć uwagę swoją osobą, zainteresować. I zawsze powtarzam, że właśnie najważniejsze jest to, żeby być sobą i tak naprawdę no, sprzedać się, to jest... No, zawsze chce się człowiek pokazać z jak najlepszej strony, no i trzeba tą fajną stronę swoją pokazać. No. A myślisz, że takie programy jak właśnie Love Island pozwolą otworzyć ścieżkę kariery? Myślę, że na pewno tak czy siak jest zawsze taka nalepka po różnych programach, typu właśnie reality show, że jednak jest, o, nagle weszła z programu, nie wiem, będzie śpiewać, nagle będzie tańczyć, nagle będzie reklamować produkty, bo ludzie też jakby, wiadomo, wcześniej nie kojarzą prywatnie tej osoby z tego, co wcześniej robiła. Nie mówię, bo oczywiście jest sporo takich przypadków, że gdzieś tam dopiero takie osoby uświadamiają sobie i próbują wykorzystać te swoje 5 minut, bo nie każdy jest też zapamiętywalny, tak? Jest masa osób, która jest w takim programie, a potem gdzieś tam giną w tłumie. Także wydaje mi się, że oczywiście jest duża szansa, tylko trzeba mądrze do tego wszystkiego podejść, nie łapać się na wszystko, dać sobie też czas i też... No trzeba mieć też coś z sobą do zareprezentowania po prostu, bo jest taki przesyt wszystkiego teraz, no, taka iskierka wokół i ludzie po prostu, jest część, która ludzi, która kocha, jest część, która nienawidzi, ale to dobrze, to są wtedy te punkty, że człowiek faktycznie jednak interesuje swoją osobą. No. I pytanie jest, czy spotykałaś się z kimś z drugiej edycji? Widziałam, tak, poznałam kilka osób w drugiej edycji Love Island, także to jest też mega sprawa, że ten program naprawdę łączy ludzi i przyjaźnie, wydaje mi się, na długie lata, to jest też sprawa, gdzie no, to nie jest jakby normalna rzeczywistość, człowiek się mega otwiera, przede wszystkim tak duchowo, emocjonalnie i dużo lekcji, wydaje mi się, na normalne życie później sobie wyciąga, także ja polecam z tego serduszka zgłoszenie się na... taką swoją rodzinę. Tak, to jest taka trochę familia, bo też zawsze mówię, że nikt nawet z zewnątrz, czy z rodziny, ze znajomych nie zrozumie tego, kto nie wziął udziału w takim formacie. Nie wiesz, czym to się wtedy je i można, mówię, opowiadać zawsze, mówić, jakie uczucia towarzyszą, czy emocje w danym czasie, ale to nigdy nie będzie tak samo zrozumiane, jak przez osobę, która wzięła udział w tego typu programy. A plany masz już na swoje ferie zimowe? Ferie zimowe, tak naprawdę możliwe, że pojadę gdzieś tam troszkę do Małopolskiego, do rodziny też, poddychać powietrza, no taką wieś malutką, także chyba na kilka dni po prostu skoczę. I kameralnie, tak. Kameralnie, no. Tutaj pytanie jest, czy jak myślisz, byli sobą w programie, w drugiej edycji uczestnicy, czy jednak były takie role, które odgrywali? Oglądałam wszystkie odcinki drugiej edycji i twierdzę, że jak najbardziej są to prawdziwe emocje. Mówię, nie mi też to oceniać. Oczywiście
jedyny plus, czy znaczy plus albo minus, to też nie wiadomo, jak się na to spojrzy, ale że faktycznie wiedzieli już chyba, z czym to się je, na zasadzie, jakie mogą być właśnie challenge, wyzwania, czy generalnie na czym polega też program, więc jakby większa po prostu wiedza, ale jeżeli chodzi o emocje i to, co też tworzą, też właśnie poznałam kilka osób po programie, którzy faktycznie są w tych związkach i są szczęśliwi, także wydaje mi się, że wszystko było robione fair i każdy był sobą w tym programie. Pytanie, spędzasz Sylwestra z Oliwką i z Sylwią? Nie, nie, nie. Ja spędzam z moimi przyjaciółmi ze Śląska też Sylwestra, także tak obiecałam już im od lat, że w końcu przyjdzie taki Sylwester, gdzie będziemy razem i mam nadzieję, że w tym roku właśnie w takim moim skromnym, w tej gliwickim gronie sobie spędzimy tego Sylwestra. No właśnie, Maria, to może gotowa jesteś na to, żeby zdradzić swoim fanom niespodziankę, jaką przygotowałaś dla nich? Znaczy, tak myślałam po prostu, bo wydałam wczoraj, wypuściłam w końcu cover kolędy, który tak długo obiecywałam. Niestety właśnie nie udało mi się nagrać tego żadnego teledysku z powodu mojego choróbska. No i tam wczoraj na ścianie szybko z siostrą nagrywałyśmy jakieś wideo, żeby po prostu było coś miłego dla oka. Więc zachęcam was, żebyście weszli sobie na YouTube'a i odsłuchali. Będzie mi miło, jak zostawicie też komentarz. A ja co do niespodzianki, to stwierdziłam, że miałam zrobić jeszcze dwie kolędy, no ale mówię, tak to się niestety wszystko poukładało. Coś bardziej szybkiego, a tak mówię, w taką melancholię poszłam. A mega lubię w ogóle Enej. Uwielbiam ten zespół też i te klimaty. Więc tak mówię, że coś może Eneja sobie zaśpiewam. Była taka pastorałka, bym powiedziała, bardziej, nie wiem, skrzypi wóz. Także myślę, że to może być to. No to jeśli jesteś gotowa, to proszę bardzo. Myślę, że tak dziwnie, nie? Nic nie leci w tle. Nagle cisza w domu, wiesz, dalej niby te pierogi lecą, a tu wszyscy słuchają. Proszę Państwa, Marietta Fiedo. Dadam. Ale dziwnie tak samemu do telefonu śpiewać. Nagle dziwnie, nie? Normalnie drze się cały czas na Instastory nagrywa, jak śpiewa, a teraz ja się wstydzę, tak? Jeszcze moja mama, mam cię tu, Basia, wszystko jasne. Dobra. No i chodzi, że sobie trochę popstrykam, nie? Dobra. Skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi. Skrzypi wielki mróz na ziemi. Trzej królowie jadą, złotą mirę kładą. Hej, kolęda, kolęda. Trzej królowie jadą, złotą mirę kładą. Hej, kolęda, kolęda. A komuż takiemu dzieciątku małemu? Komuż takiemu dzieciątku małemu? Cóż to za dzieciątko? Musi być paniątko. Hej, kolęda, kolęda. Cóż to za dzieciątko? Musi być paniątko. Hej, kolęda, kolęda. Widzicie, jaka jestem pozatykana? Ja słyszę tylko a. No. Świąteczny, czemu zniknąłeś nagle? No, żebyś tutaj była dla fanów swoich. No. Łucyjka. Proszę Państwa, Marietta Fiedol, dziękujemy Ci bardzo. Piękny głos. No, dzisiaj naprawdę fantastyczny. Ale rozśpiewałaś go i jutro jak przy stole zaśpiewasz, to... No, nadzieję, że będzie jutro lepiej. Jeszcze w ogóle ja muszę sobie sprawić w końcu gitarę, bo ja kiedyś grałam na gitarze. I jaki był niestety mój trochę wspomniany zapał i muszę do tego wrócić, tylko będę musiała całkiem paznokcie zsunąć, no. I wiesz, popróbować. Paznokcie użyłeś jako kostkę do grania. Kostkę, dokładnie. Także mam nadzieję, że do tego wrócę, bo ukulele takie malutkie też by było super klimatycznie, no. No właśnie, ukulele, o, ja też chciałem zawsze próbować, bo na gitarze trochę umiem grać, ale na ukulele, o, ciekawe by było. Śpiewajmy coś razem! Zaśpiewać razem? Nie! Czemu? Nie, jak było, tutaj zaraz byłoby zero widzów, wiesz? To też na pewno. Ale jeśli ty masz ochotę, to proszę bardzo, możesz drugą kolędę. Nie wiem, czy to wiesz, wystarczy, odsyłam na YouTube i tam kolędomanko się właśnie marzyło, bo miałam też znajomą robić live'a z gitarą i może go jeszcze namówię, jak dojdę do siebie, żeby zrobić takiego naprawdę godzinnego, fajnego live'a z różnymi kolędami. Ja w ogóle też bardzo lubię te tradycyjne kolędy, bo myślę, że są naprawdę piękne, ale jedyny hit dzisiaj nawet w Śniadaniówce rano oglądałam, jak Polacy przekręcają wszystkie słowa kolęd. I ja mówię, no ja w 80%, nie? Wszystkie inne słowa, w ogóle bo to są ciężkie słowa, nie? Niektóre, no tak, których się po prostu nie używa na co dzień. I tak się uśmiałam.
No, Marii i Panny, potem totalnie w ogóle Mira, nie Mira, no mówię, co za mianki były. Chyba w śniadaniu chcę jakieś rano. I ja to samo robię. Ja w ogóle jestem najlepszym takim... Szyję wszystkie słowa, ale to jest dobry jeden plus, że nawet jak się człowiek zatnie, to zawsze coś wymyśli i wyjdzie z sytuacji. Nawet teraz mi się zdarzyło na koncercie zaśpiewać dwa razy tą samą wzrotkę, ale mówię, easy. Nikt się nie zlepiał. Trzeba tak? iść do przodu. Jak się coś pomyli, to, albo coś się zapomni, to trzeba iść do przodu. Tutaj pytanko jest, Marietto, skąd w tobie tyle optymizmu? No też się czasami zastanawiam, ale właśnie ja mam tak, że... Są dni, kiedy nie mam energii, ale to są przeważnie takie dni, gdzie po prostu jestem sama. I ja też na przykład mówię, że ja sobie nie wyobrażam mieszkać samemu, no nie ma takiej opcji. Ja potrzebuję ludzi wokół siebie, więc właśnie nawet jak mam rozmowę, ludzi wokół siebie, wyjście do znajomych, cokolwiek, to ja jestem całkiem inna wtedy. Ja mówię, jak każdy człowiek też potrzebuje czasu dla siebie, takiej swojej przestrzeni, ale jednak moim zdaniem to jest taki plus, że trzeba mieć pozytywnych ludzi wokół siebie i faktycznie nakręcać ich też swoją energią, no i patrzeć pozytywnie, bo ja mówię, że jak człowiek też sobie radzi od pewnego etapu i zawsze ma tak, że z każdej sytuacji znajdzie wyjście, to mówię, czym tu się przejmować, jak nie ma sytuacji bez wyjścia, no. Także tak bardzo, bardzo pozytywnie na wszystko reaguję i staram się też właśnie tak innych taką energią napawać, dawać tą energię, nie dzielić się złymi rzeczami i tak to potem właśnie wychodzi finalnie, że nie potrafię się zamknąć i czasami innych drażnię, ale dużo mówię, to nie zauważyłaś. Najważniejsze, że wiesz, pozytyw jest u ciebie w tych trudnych czasach, najważniejsze, że masz podejście pozytywne do tego i też zarażasz swoich fanów tego. No dobrze, Marietta, chcielibyśmy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia od całej redakcji Przeambitni. Dziękujemy ci za to, że dzień przed Wigilią znalazłeś dla nas czas i miło z nami spędziłaś ten czas. Mam nadzieję, że byłaś zadowolona z tej rozmowy. Pewnie, to ja wam bardzo dziękuję. Również wam życzę wesołych świąt, spokojnych, dobrego jedzonka i super, super... I dużo prezentów. Dużo prezentów. Pozdrawiam cię i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Oglądać Rafała, bo jeszcze go nie poznałam i zobaczymy, pewnie będzie gitarka i ja sobie teraz pośpiewam. O, tak będzie. Proszę bardzo. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.